Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego wideoblogu. Dziś zapraszam Was na materiał poświęcony Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Materiał ten powstawał w 2021 roku i wrzucam go z dość dużym opóźnieniem z racji na notoryczny brak czasu. Dziś będzie mój debiut, gdyż jadę na Jurę spotkać się z Dominikiem Bartelakiem, żeby nagrać swój pierwszy materiał wideo dla ścigacz.pl. Tematem naszej rozmowy będzie szeroko pojęte podróżowanie na motocyklu. Dominik z własnego doświadczenia opowie nam, jakie są najważniejsze różnice jazdy w pojedynkę oraz w grupie. Pogadamy też o tym, czy warto wybrać się na wyjazd zorganizowany, czy może lepiej ogarniać wszystko samodzielnie we własnym zakresie. Tak więc jeśli interesuje Was ten temat, to zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Na razie jest dość rześko, 9 stopni, no w ogóle dzisiaj jest niedziela, jeszcze jest rozpoczęcie sezonu na Jasnej Górze, także już w ogóle, słuchajcie, jest tyle rzeczy do objechania, że nie wiem, czy mi w ogóle starczy czasu na to wszystko. Także lecimy, pamiętajcie o zostawieniu lajka i o wciśnięciu przycisku subskrybuj. Lecimy! Słuchajcie, jestem za Drwinią. Tutaj w okolicy jest Puszcza Niepołomicka, się ona ściąga. I muszę Wam powiedzieć, że o tej porze zapach, jaki panuje tutaj, to jest coś niesamowitego. To jest tak, jakbyście wyszli sobie na spacer w lesie. Jest zimno, bo jest aż 7 stopni. Ale słuchajcie, zapach, no mistrzostwo świata. Czuć tą rosę, tą wilgoć powietrzu i taką świeżość powietrza, której w mieście nie znajdziecie. Także warto czasami, słuchajcie, wstać wcześniej, choć jest zimno, choć jest jeszcze nie nadgrzany asfalt, nie jest tak przyczepnie, po to, żeby po prostu nawet nawdychać się tego fajnego powietrza, poczuć ten zapach, poczuć tą naturę właśnie. Jura Krakowsko-Częstochowska jakoś nigdy nie była regionem moich motocyklowych wycieczek. Mieszkając w Bochni, zawsze ciągło mnie na południe, tam gdzie drogi są kręte i obfitują w zmienne nachylenie. Jakoś Jura nigdy mnie nie ciekawiła. Owszem, byłem kiedyś dawno, dawno temu na ruinach zamku w Ogrodzieńcu, jednakże sama trasa na miejsce nie powaliła mnie na kolana, więc stwierdziłem, że nie ma tam nic ciekawego, oczywiście patrząc z siedzenia kierowcy motocykla sportowego. W ten czas jeździłem jeszcze Hondą CBR 600 F4i. Naprawdę bardzo ciekawym doznaniem jest montowanie filmów po roku czasu albo nawet po dłuższym czasie, kiedy właśnie ogląda się materiały z tankowania swojego motocykla i paliwo na przykład tak jak dzisiaj w tym przypadku jest po 5,20, podczas gdy dzisiaj na stacjach benzynowych paliwo 95 mamy po 6,50, natomiast cena diesla gwałtownie zbliża się do 7 zł, a na niektórych stacjach nawet przekracza ten poziom. Pierwszą atrakcją na mojej dzisiejszej trasie były ruiny Zamku Pileckich w Smoleniu, które to znajdują się na szczycie wzgórza porośniętego gęstym lasem, stanowiącym tym samym rezerwat przyrody. Ruiny były już swojego czasu w bardzo złym stanie i groziły zawaleniem, ale rewitalizacja sprawiła, że dziś są dobrze zachowane i dostępne odpłatnie dla turystów. Drewniane schody prowadzą do wieży, gdzie później już metalową konstrukcją można wejść na najwyższy punkt widokowy, jaki znajduje się na Jurze. Winet normalny 9, ulgowy 7. Dzieci mieszkańcy gminy Pilica mają za free. Droga, którą jadę w tym momencie, no nie jest ani ładna, ani w ogóle przyjemności z jazdy tą drogą nie ma żadnej. Chociaż ja tego tak nie odczuwam, ale gdybyście tutaj jechali na sporcie, no to pewnie by Wam plecy i nadgarstki odpadły. Także Żarkowice. Także tutaj dosyć kiepska ta nawierzchnia. Faktem rzeczywiście tereny są takie malownicze, są jakieś kapliczki, jakieś takie gdzieś jakieś ostańce, jakieś kamyczki, jakieś właśnie zameczki, jakieś nie wiadomo jakie dziwne rzeczy. Ale sama przyjemność z jazdy tymi bocznymi drogami tutaj no jest kiepska, więc mam nadzieję, że tutaj się będzie to wszystko rozwijać jak na razie. Natomiast na chwilę obecną, z tego co widzę, no to jest kiepsko. Tutaj te główne drogi, no to raczej podejrzewam, że będą ok. Natomiast tutaj na razie jest kiepsko. Dobra, lećmy dalej w takim razie. Słuchajcie, zdam Wam pełną relację, może jak już... O, widzicie, o tym właśnie mówiłem. Takie skałeczki, takie smaczki mamy tutaj.
Także jak na razie moje wrażenie jest takie, że do pojeżdżenia tutaj do okolicek, żebyście się chcieli rzeczywiście wyjeździć, żeby były zakręty, żeby był fajny asfalt, żeby czuć taką przyjemność, radość z jazdy, to raczej na razie, na chwilę obecną nie, ale widokowo, jeśli byście chcieli przyjechać, pooglądać jakieś właśnie tutaj zabytki, skały, jak macie jakiś motor typu enduro właśnie, czy adventure, gdzieś tam pojeździć właśnie po takich terenach bocznych, to jak najbardziej na tak. Dobrze, jedziemy, słuchajcie, do zamku Pąkowiec. Będziemy tam za 8 minut. Widzicie, jaka droga. Tu nie ma co zbyt wiele komentować. Tylko co nawigacja pokazuje, mam jeszcze 1,5 km do pokonania. No ale widzicie, te 1,5 km do pokonania jest już taką drogą szutrową. Twarda, kamienista taka droga dosyć. Ale spokojnie się tutaj da jechać. Może tutaj jeszcze kawałek asfaltu będzie. No zobaczmy. Czekajcie, bo tutaj jakieś znaki będą, czy nie? Tutaj nie można, tu nie można. No i że niby gdzie teraz? W prawo, w lewo? Nie, no tutaj. Niby ścieżka rowerowa. No ale dobra. Żadnego zakazu nie było. No to jedziemy sobie na spokojnie. No i to są właśnie takie smaczki, jak widzicie tutaj. Skałki. Słuchajcie, na rower, no to bym tu przyjechał rzeczywiście pojeździć. Widzę, że też można sobie tutaj pewnie przyjechać, wynająć. Bąkowiec w Morsku. Oto i on. Słuchajcie, pusto, cicho, nic się nie dzieje. Podejrzewam, że w taką pogodę tutaj, gdyby nie ta cała pandemia, to by cały ten parking był zajęty. Korty wypełnione ludźmi, hotel, restauracja. A tak to jedna wielka kaszanka. Zamek Bąkowiec znajduje się na skalistym wzgórzu w centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Prawdopodobnie powstał on w XIV wieku. Budowla została wzniesiona z kamieni wapiennych, wkomponowanych w naturalną skałę. Obecnie teren średniowiecznych fortyfikacji jest własnością prywatną, natomiast wnętrza ruin zamku nie są dostępne dla turystów. Wokół zamku natomiast znajduje się ośrodek rekreacyjny Morsko z placem zabaw, kortami tenisowymi, ośrodkiem jazdy konnej, wyciągiem narciarskim, basenem i wieloma innymi atrakcjami. No malowniczo. Jak się tu zazieleni, to dopiero musi być pięknie. Te domeczki też bardzo fajne. Także fajna miejscówka, lokalizacja na to, żeby przyjechać sobie pojeździć rowerem, odpocząć troszeczkę. No super. Nie mogłem się oprzeć pokusie. Pamiętam to miejsce, tu byliśmy. Tutaj byliśmy razem z ekipą Motula na prologu. No i tutaj jest taki fajny przejazd przez taki przepust. Mam nadzieję, że się tu zmieszczę. Jurę Krakowsko-Częstochowską dużo lepiej poznałem w 2020 roku, kiedy to Motul zorganizował dla zwycięzców konkursu Asia Tour tak zwany prolog. Edycja 2020 nie odbyła się z racji na szalejącą pandemię COVID-19, więc zorganizowano dwudniowy prolog połączony ze szkoleniem enduro. Notabene z tego wydarzenia powstał naprawdę bardzo ciekawy materiał wideo, do obejrzenia którego serdecznie Was zapraszam. Link zostawiam po prawej stronie u góry. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w Żarkach. Czekamy właśnie na... Czekam właściwie na Dominika, zanim przyjedzie. Także, widzicie, udało mi się, słuchajcie, załatwić loda. I pani mi tutaj jeszcze zrobiła kawkę. Nie mają, ale... Specjalnie dla mnie jakoś się udało, więc super. Dobra, czekamy na Dominika, aż przyjedzie. Mówiliśmy się w sumie między 10 a 11, więc myślę, że za niedługo powinien się tutaj pojawić. Po krótkiej chwili Dominik dojechał na ustalone miejsce i wspólnie na spokojnie ruszyliśmy w dalszą trasę. Jak widzicie, Dominik jeszcze nie jeździł ze mną sam na sam, co sprawiało, że czasami jakoś dziwnie reagował na moje motocyklowe zaczepki.
Pierwszą próbą dla mnie i dla mojego motocykla było wspięcie się pod góry towarne. Odcinek dość krótki, jednakże sam początek dość mocno techniczny, gdyż biegnący po grząskim kopnym piasku. Druga część to dość stromy podjazd, ale po twardym i suchym terenie. Warto tutaj nadmienić, że moja Multistrada miała już bardzo mocno zużytą tylną oponę, która kwalifikowała się do wymiany. Tak więc jazda w terenie na oponach Pirelli Angel GT nie jest jakimś bardzo racjonalnym i rozsądnym pomysłem. Ale jak będziecie widzieć w dalszej części materiału, dawały sobie nawet radę. No i bajera. Dominik Bartelak zajmuje się oprowadzaniem grup turystycznych na motocyklu. Witam Cię, Daniel, serdecznie na Jurze, mojej ulubionej Jurze krakowsko-częstochowskiej. Piękna pogoda dzisiaj, bo takie pierwsze ciepłe, wiosenne dni i te zielone listki już zaczynają się pojawiać, co mnie bardzo cieszy. I jest takie pozytywne, co? Dokładnie. Tak masz? Zwłaszcza, że za dwa dni, słuchajcie, będzie znów walić śniegiem, więc tak korzystamy z okazji i wybraliśmy się na właśnie wycieczkę. Słuchajcie, Jura krakowsko-częstochowska, przeze mnie niedoceniana, choć mam niedaleko tutaj. Poznałem ją w zeszłym roku właśnie dzięki Dominikowi. No i jak w Jurę, no to tylko z Dominikiem. Szczególnie tą północną, ona jest chyba ciekawsza niż ta południowa. I tutaj jest tych zamków, ruin, orlich gniazd wiele. I ostatnio, nie? Zadawaliśmy tutaj pytanie. Tak. Jesteśmy w Olsztynie. Olsztyn jest trzecim co do wielkości, bo pierwszym jest Wawel. A zamek w Olsztynie, słuchajcie, tam jest zamek w Olsztynie. Tak? Tak. Tak? Tak, tak. A my jesteśmy gdzie? My jesteśmy w Górach Towarnych. Piękny widok. Szczególnie o zachodzie słońca. Jaskinie. Pod nami jaskinia. Pod nami jest jaskinia, pod tak? Pod nami jaskinia, no. Towarna. A tam? Góry Towarne. Częstochowa widać. Częstochowa. A dzisiaj, słuchajcie, jest jeszcze taka okazja, że... To jest taki początek Jury, wiesz? Że to jest północna część, tak. Chociaż dzisiaj jeszcze pojedziemy w jedno. Jeszcze pokażemy z tej strony, żeby nie było. Dzisiaj pojedziemy jeszcze w kierunku północno-wschodnim. Pokażę Ci też fajne miejsce. No i super, i o to nam właśnie chodzi. Popatrzcie, to są te miejsca, do których możecie dojechać motocyklem. O tym mówiłem. Może droga nie jest za ciekawa, no ścigiem byście tu nie podjechali. No ale no, niektórzy, widziałem takie filmiki na YouTubie, że goście jechali całą Azję na ścigaczu i tylko mieli inny. To nie jest kwestia. No. Jak jest tylko sucho, dokładnie, to można jechać. Dobra, no to lecimy w takim razie teraz na Częstochowę. Tak, dzisiaj zlot gwieździsty i rozpoczęcie sezonu, tak? Tak, msza na Błoniach Jasnogórskich, kiedyś to takie rozpoczęcie sezonu. Były dwa później, teraz pandemia, więc został jeden, ten właśnie bardziej duchowy. Także jedziemy. Zawsze dwa zloty, jeden bardziej duchowy, drugi bardziej rozrywkowy. Dzisiaj będziemy uduchowieni bardziej. Tak, tak. Ten jest taki, że jest msza, wyciszenie i właśnie tak jak Jasna Góra. No. Także lecimy na Jasną Górę, słuchajcie, a później w trasę. Wracając do Jury, to warto tutaj wspomnieć, że jest to region, który patrząc od południa zaczyna się od Krakowa i ciągnie się na północ aż po Częstochowę. Jak się okazuje, jest to bardzo ładny region o urozmaiconym krajobrazie. Charakterystyczne są tutaj wszechobecne białe ostańce oraz zabytki architektury, szczególnie zamki oraz ich ruiny. No i Jasna Góra, słuchajcie, 1,5 kilometra. No co chwilę kontrola prędkości, gdzieś tu kontrola prędkości, tam kontrola prędkości. Masakra jakaś. Zlot gwieździsty w 2021 roku za sprawą pandemii COVID-19 odbił się szerokim echem w mediach w całym kraju. Tłumy ludzi przyjechały dzisiaj na Jasną Górę i jak Państwo widzą, o dystans społeczny jest tam bardzo trudno. Zarówno jak informuje rzecznik prasowy Jasnej Góry, jak i organizatorzy tej pielgrzymki motocyklistów, wszelkie prośby do przybyłych motocyklistów były wystosowane. Te prośby to głównie informacje na plakatach, ale także apele płynące z samej Jasnej Góry o zachowanie dystansu, zasłanianie ust i nosa i przestrzeganie wszelkiego reżimu sanitarnego, chodzi o dezynfekcję rąk, a także przede wszystkim właśnie zachowywanie tej odległości. No jak to wyglądało, widzieliśmy na nagraniu, które otrzymaliśmy na kontakt 24. Byli w Częstochowie na Jasnej, widzieli dużo ludzi, dużo motocykli, dużo wszystkiego,
Tak więc teraz uciekamy stąd, zanim wszyscy ruszą. Patrząc na to wszystko z perspektywy czasu, aż nie do uwierzenia, jak w przeciągu roku wszystko wywróciło się do góry nogami. W tej chwili owe piętnowanie motocyklistów za zgrupowanie się na Jasnej Górze wydaje się być groteskowo śmieszne. Po spędzeniu krótkiej chwili na Jasnej Górze stwierdziliśmy, że uciekamy jeszcze zanim skończy się msza, po to aby uniknąć wielkiego ruchu. Ruszyliśmy w kierunku zabytkowych stodół, tam gdzie mieliśmy przeprowadzić rozmowę na temat różowania na motocyklu. Malownicze miejsce. Wyobraźcie sobie tylko, jak to wszystko się zazieleni. Już gdzieniegdzie trawka puszcza zaczyna się robić zielona, ale to jeszcze nie jest to, o co nam chodzi. Niech ta wiosna się wreszcie na dobre rozkręci, bo we wtorek ma znów sypać śniegiem i po prostu no nie może się ten sezon w tym roku coś rozkręcić na dobre. No i pięknie, popatrzcie. Super. Jak się później okazało, zespół zabytkowych stodół w Mstowie to jedno z ulubionych miejsc Dominika. Specjalnie wybrał to miejsce, gdyż jest tutaj spokój i cisza. Niedaleko stąd, na drugim brzegu Warty, znajduje się tak zwana Skała Miłości oraz kąpielisko z piaszczystą plażą. Jak możecie zauważyć, z zabytkowych stodół nie zostało zbyt wiele. W większości są to, można powiedzieć, ruiny zabytkowych stodół, ale fakt faktem, miejsce to ma swój klimat. Patrz jak ładnie. Pięknie. Możemy pokontemplować. Pogoda nam się udała. Pogoda się udała. Takimi motocyklami dojedziemy wszędzie tam, gdzie samochody nie dojadą, a my możemy. No i mamy piękne widoki. I to jest właśnie bardzo duży plus. Słuchajcie, z Dominikiem poznaliśmy się w zeszłym roku przy okazji prologu Motul Asia Tour. Kamek był pewną formą przygotowania. Przygotowania was, czyli zwycięzców konkursu Motula, chodziło o to, aby was przygotować do terenowej jazdy. Nie tylko was, ale też i obsługę, czy tych, którzy z wami jadą. Chodziło o to, aby was przygotować, a Jura dawała te możliwości. Tak, Motul zabiera nas do Kirgistanu na wycieczkę zorganizowaną. No, ale ty zawsze jeździłeś pojedynkę. Ja lubię pojedynkę. Jak jadę samemu, to mam niezależność, robię to, co mam ochotę, skręcam w prawo, albo w lewo, albo prosto, albo zawracam, idę spać, jem co chcę. To są zalety jazdy w pojedynkę, kiedy nikt nie stoi ci nad głową, nie musisz się z nikim w zasadzie liczyć, tylko patrzysz na to, co sam potrafisz i to, co chcesz zobaczyć, albo i nie. Możesz też wiele rzeczy przegapić, bo od tego są te zorganizowane, skoro tam ktoś już kiedyś był, to jest szansa, że cię tam zabierze. Dokładnie. I pokaże. Czyli właśnie, gdzie niekoniecznie samemu trafisz. Palcem po mapie nie zawsze się trafi w takie miejsce. Zawsze można ominąć jakieś ciekawe miejsce. I można się też przeliczyć, prawda, z możliwościami wiele dojazdu. Razy, tak, wiele razy tak jest. Szczególnie w tych trudniejszych regionach, typu właśnie Islandia, czy gdzieś Ameryka Południowa, gdzie stacje benzynowe odgrywają rolę, gdzie na przykład rzeka może się okazać nieprzejezdna, trzeba zawrócić. Gdzie drogi niekoniecznie są dobrze oznakowane, wtedy trzeba po prostu to lepiej planować. Ze swojego doświadczenia, jak jeździłem właśnie Albania, Czarnogóra, tamte rejony, no to nawet jeśli na mapie była czasami stacja benzynowa, to często okazywało się, że albo była zamknięta, albo nie było paliwa na niej. To ciekawe, że jest stacja, ale bez paliwa. Mamy XXI wiek, a po prostu w niektórych miejscach trzeba było czekać na dostawę paliwa, niekiedy nawet i pół dnia albo dzień. Więc są takie rzeczy, których na przykład samodzielnie niekiedy nie przewidzimy, nie mówiąc już o jakichś awariach, czy wywrotkach, czy innych rzeczach, prawda? No tak, to jest jakby taka rzecz, którą mówi się, że dobrze jest jeździć we dwójkę bądź w trójkę. Taka mini grupa ma swoje plusy. Plusem, niezaprzeczalnym plusem jest to, że jeśli się coś wydarzy, to są ludzie, którzy pomogą. Tak, jest wsparcie. Jest wsparcie i to jest jakby bardzo istotne, szczególnie jak się jest daleko od domu. No tak, tym samym torem myślenia można powiedzieć, że
jeśli świrować albo ćwiczyć, trenować, czy tam dochodzić do granicy swoich możliwości, to lepiej to robić pod domem. Tak. No. A nigdy daleko od domu. Wtedy jest tak naprawdę na 50% swoich możliwości. No wiadomo, jak jedziemy gdzieś w trasę dalszą, no to chcemy tą trasę przede wszystkim ukończyć, prawda? Wrócić, tak. Nie? Natomiast no to jest tak samo jak z jazdą na motocyklu sportowym. Jeśli chcesz jechać na 100% możliwości, no to jedziesz na tor i tam ćwiczysz, tak. Prawda? No ale też jest też kwestia jazdy po zmroku. Ja osobiście uważam, że jeżdżenie po zmroku nie daje żadnej frajdy, tylko zwiększa ryzyko. Mhm. Przede wszystkim nie widać, no nie widać drogi zasadniczo. Poza tym dobrze jest mieć ten hotel już znaleziony, jakieś tam miejsce noclegowe i do niego zmierzać i tak zaplanować sobie trasę, żeby przed zachodem słońca się rozbijać. No, ja nie uważam, że rozbijanie namiotu po zmroku, w deszczu, to nic ciekawego. To lepiej tak dobrze rozplanować. No i to jest właśnie ten urok tego jeżdżenia w pojedynkę. Tak, Dominik pracuje w tym momencie w firmie ADV Poland, tak. Która zajmuje się właśnie organizowaniem takich wyjazdów. Tak. Powiedz nam, Dominik, w takim razie, jaki jest plus tego, że jedziemy na wyjazd zorganizowany? Większym plusem jest firma, która oferuje Tobie motocykl. Czyli nie myślisz o tym, czy mam właściwy motocykl, jak go przygotować potem, jak go przetransportować, tylko wypożyczasz motocykl od firmy, która organizuje dla Ciebie tak naprawdę motocyklowe wakacje. Czyli to jest raz, mamy zapewniony motocykl. Lecisz i z lotniska odbiera Cię pracownik firmy i zawozi do miejsca zbiórki. To miejsce zbiórki już jest również przygotowane. No, nie martwisz się o nic, no, pokój czyli, na Ciebie czeka. Czyli już mamy wszystko po prostu przygotowane. Mamy zapewniony transport na miejsce, mamy zapewniony motocykl, mamy zapewnioną trasę. No właśnie, czyli następne dni w zasadzie. Czyli następna rzecz, mamy zaplanowaną całą wycieczkę, całą trasę, najważniejsze punkty, które możemy dojechać, które są warte zobaczenia, pewno, tak żeby nic nie pominąć, prawda? No jasne, to jest to planowanie trasy, to też nie jest taka prosta rzecz, bo trzeba przewidzieć punkt startowy, punkt końcowy, wiadomo, te punkty powinny być tak rozmieszczone, żeby dystans i średnia prędkość na nich odpowiadała pewnemu rodzaju jakby harmonogramu dnia, czyli startujemy o 9, powiedzmy o godzinie 18, kończymy to jeżdżenie, czyli dystans, prędkość średnia. Do tego jest miejsce na lunch, czyli miejsce lunch wypadałoby, żeby nie było o 10 czy o 17, tylko wypadałoby, żeby to dobre miejsce na lunch było w lunchowej porze. Dokładnie. Poza tym mamy miejsca, gdzie pijemy kawę. Bez sensu jest pić kawę na stacji benzynowej. Lepiej spotkajmy się z lokalnymi ludźmi, z lokalną knajpą, a nuż zdarzy się, że to miejsce będzie piękne widokowo. Gdzieś, nie wiem, przy plaży albo super w górach ulokowane. To są ciekawe miejsca. Poza tym punkty takie widokowe, gdzie po prostu można się spotkać, porozmawiać, wymienić zdania na temat motocykli, na temat jazdy. No i na temat tego, co się dzieje akurat obecnie. Poza tym dla organizatora ważne jest też to, żeby ta trasa była na tyle dobrze ułożona, że w razie czegoś, co się może wydarzyć, żeby w miarę dobrze i sprawnie reagować, czyli żeby ten samochód serwisowy mógł dojechać, żeby była gdzieś jakaś mechanika pojazdowa, żeby dało się coś naprawić, żeby te stacje benzynowe były na trasie zlokalizowane żeby się rzeczywiście zatankować i przemieścić. Tak, ta organizacja wydaje się łatwa w pewnym sensie. To nie jest jakaś tam wielka trudność. Natomiast trzeba poświęcić na to przed wyjazdem dość dużo czasu. Tak, no im bardziej doświadczona firma, tym lepiej to robi. Tak. Jest taka firma w Europie, która pracuje już 40 lat. 40 lat na rynku. I to jest największa firma organizująca wyjazdy motocyklowe. No i oni robią to po prostu fantastycznie. I tu mówimy właśnie o tym, że nawet jeśli planujecie sami taki wypad, no to też nie znając topografii, nie znając terenu, w jakim się poruszamy, no ciężko jest nam obliczyć po prostu, ile w danym dniu będziemy w stanie przejechać kilometrów. To jest to, co właśnie mówiłeś, że długość dystansu i też średnia prędkość, jaką jesteśmy w stanie na nim osiągnąć. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz taką, tak mi się tutaj to skojarzyło. Myślisz o zmęczeniu. Myślisz sobie, jadę, mam 5 dni zaplanowałem wycieczkę. Ja zawsze mówię to tak ludziom, którzy jeżdżą samochodem.
Jakie jest Twoje zmęczenie po przejechaniu 1000 kilometrów samochodem, autostradą? Tak. Czyli powiedzmy Warszawa, Berlin, tak? I z powrotem. Dokładnie. Tak? Tu mamy 500-500? No, tak by było. Warszawa, Berlin z powrotem. To samo zmęczenie na motocyklu jest po 300 kilometrach jazdy górskimi drogami. I takie samo zmęczenie będzie po 200 kilometrach jazdy terenowej. Tak, no to jest dokładnie. Też i teraz, trzeba brać właśnie te siły na zamiary, nie? No tak, ale no. Teraz musimy wiedzieć, że dzisiaj jedziemy, jutro jedziemy, pojutrze jedziemy, to się nawarstwa, po pojutrze też jedziemy. Więc zmęczenie... I to zmęczenie będzie jakby rosnąć. Dokładnie. Więc albo planujemy w ten sposób, żeby nie zajechać się, albo wcześniej przed wyjazdem, jeśli mamy taką możliwość. Tak. Dobrze jest potrenować. Nie? No i gładko przeszliśmy do tematu ćwiczeń. Ćwiczeń przed wyjazdem są różnego rodzaju ćwiczenia. Można ćwiczyć motocyklem jazdę precyzyjną, powolną, manewrowanie między pachołkami. To się bardzo przydaje. Jeśli tak zwana gymkana. No właśnie. Tak, wtedy poznajemy pewien zakres graniczny dla swojego motocykla. Później są szkolenia wszystkie torowe, gdzie mamy większe prędkości, hamowanie awaryjne, składanie w zakręty, czytanie tych zakrętów, wyznaczanie toru przejazdu. No i dalej wszystkie szkolenia poza asfaltem, czyli tak zwane szkolenia terenowe. Są różnego rodzaju szkolenia, są takie, które tylko wprowadzają ciężkie nasze motocykle turystyczne do jazdy terenowej, takie jak tutaj na Jurze. Dokładnie. Są też szkolenia, które są stricte pod enduro kierowane, czyli dla rajderów, którzy tak, jeżdżą, już skaczą robią, i jeżdżą naprawdę terenowo. To jest prawdziwe enduro. Motocykle takie adventure, które bardzo modne są obecnie, tak jak i SUVy w samochodach. Tak. To jest bardzo modny segment i moim zdaniem ta moda nie zaniknie. Ona będzie się rozwijać. Będzie się rozwijać. Tak naprawdę te motocykle tego segmentu podróżnego, ciężkiego podróżnego są najlepiej dopracowane ze wszystkich stajni motocyklowych obecnie. Zobacz, najlepsze marki Honda, BMW, Yamaha, Ducati, oni wszyscy bardzo mocno teraz inwestują i rozwijają ten segment. On po prostu jest świetnie przygotowany. Ta elektronika, która teraz dobrze działa, silniki, które przejeżdżają coraz większy dystans bez najmniejszego problemu. Fakt, że elektronika teraz, no ale ta elektronika ma nam pomagać i, prawdę mówiąc, pomaga. Ja nie jestem przeciwnikiem tej elektroniki, jesteśmy w stanie ją wykorzystać, bo ona nie jest po to, żeby nam przeszkadzać, prawda, tak. Tylko żeby nam pomagać. Więc na przykład, nie wiem, czy u siebie masz quick shiftera, czy nie? Mam. Masz, no ja nie mam. We wcześniejszym motocyklu. No ale wiesz, super sprawa. Super nie? sprawa. Jest to mistrzostwo świata. Tak, tak samo ABS uważam, kontrola trakcji na przykład w tych motocyklach, które mają po 120, 150, 160 koni. Tak, no to teraz już ten... do takiej jazdy właśnie gdzieś w trudnych warunkach, na przykład gdzie jest mokry asfalt, gdzie coś się może nagle przydarzyć, to jest po prostu, no, ratuje nam po prostu tyłek. Tak, no, wiadomo też, że nic nie zastąpi umiejętności. Te umiejętności warto sobie ćwiczyć, szkolić. Teraz dużo jest filmów na YouTubie, można zobaczyć, dokładnie, jak to robić. Fajnie jest pojechać na szkolenie, gdzie ktoś jednak wskaże, no bo pokaże, tak, dokładnie, da ten feedback. Pokazuje, tak. Ten wtedy feedback... mamy od razu informację zwrotną, co jest nie tak, co poprawić. Tak, popraw na tym. Tak, i widzimy progres. Nie? Oczywiście, to jest właśnie fajna sprawa. No. Fajna sprawa. Dobrze jest też poćwiczyć takie manewry po prostu z tym obciążeniem, którym będziemy jechać. Mhm. Jak jedziemy we dwójkę też na przykład z pasażerem, to też jest dobrze takie manewry sobie chyba przećwiczyć, nie? Na pewno warto jest przećwiczyć hamowanie awaryjne. No, takie jest... nawet na asfalcie, wiesz. Jedziesz, rozpędzasz się tak do 100, 120 nawet i trzeba sobie w głowie, wiesz, przełamać to coś, żeby tą siłę na klamce, tak, żeby ją zacisnąć najmocniej jak się da. Tak. Tyle sile, ile możemy. Trzeba mu zaufać. Tak. Ale zobacz, jedziesz 120 z pasażerem, z bagażem i teraz masz w głowie, naciskasz klamkę maksymalnie, tak, maksymalną i to nie siłą. Jest, że sobie dojeżdżamy do i masz po prostu wytrzymać do samego końca, aż się motocykl nie zatrzyma. Zwłaszcza, nie że siła łatwe. Hamowania, tak, jest największa na samym końcu. Tak, nie jest to łatwe i dobrze jest to przeciwnie. Dobrze jest to przeciwnie. No, i to nie raz, tylko kilkanaście razy i w sumie, tak, na takie szkolenie, jak będziemy jechać z pasażerem, to dobrze jest się wybrać też tą drugą osobą. Nie? Jasne. Znaczy, wiemy już, jakie są plusy podróżowania z grupą, zorganizowaną na wycieczkę, a teraz jakie są plusy i minusy planowania tego samodzielnego wyjazdu? No bo nie jest to takie łatwe, nie oszukujmy się.
wiesz, samodzielny wyjazd zawsze trzeba liczyć takie siły na zamiary. Czyli trzeba wiedzieć, na co mnie stać, gdzie jest moja granica. Tą granicę jest dobrze poznać wcześniej. I tej granicy znaleźć, zaplanować sobie trasę. Wiele razy tak jest, że jeśli wiemy, że te 300 km uda nam się zrobić po górskiej drodze, no to planujmy 300 km. A czasami też sam dojazd na miejsce, gdzie chcemy pojeździć sobie, zajmuje bardzo dużo czasu, którego z reguły, jeśli jesteśmy na urlopie, no to chcemy jak najwięcej wykorzystać na to, żeby coś zobaczyć fajnego, a nie żeby po prostu tracić czas na dojazd do określonego miejsca. Prawda? Mhm. Tak, no to jest planowanie, które jakby trzeba brać pod uwagę. Na Islandii. Islandia jest takim przykładem, no jest wyspa. Żeby na nią dostać z własnym motocyklem, trzeba po prostu ten motocykl wysłać promem. No a żeby było lżej, no to dobrze, no to trzeba samemu w zasadzie wsiąść. Dokładnie. I wsiąść na ten prom i przepłynąć. No prom płynie 3 dni. To już mamy 3 dni w jedną stronę. 3 dni w drugą, no bo trzeba wrócić. I już jeszcze trzeba do tego promu dojechać. Tak, czyli no to jest 1500 km. Już mamy, słuchajcie, ponad tydzień. Samego transportu. Tak, samej logistyki można powiedzieć, zanim zaczniemy w ogóle zwiedzać Islandię, prawda? No i ta Islandia to jest taki przykład, bo to jest wyśmienity, fantastyczny kierunek motocyklowy. Polecam każdemu. Nie jest ciepło, jest raczej zimno, nawet latem zdarza się śnieg, ale widoki rekompensują wszystko. Poza tym jest to wyspa, jest to kraj, gdzie jest mało ludzi, nie ma drzew. Drogi, które tam są drogami tak jakby wyśnionymi dla motocyklisty. Może ta asfaltowa, ten ring, czyli ta droga, która obiega wyspę dookoła, to jest droga asfaltowa, po której najczęściej motocykliści się poruszają. Natomiast cała magia tkwi w interiorze, czyli w tym, co się dzieje w środku wyspy. Od razu zmienia się pogoda, zmienia się przeprawa, prawda, przez środek wyspy, nie? Tak. Są drogi, które mają oznaczenie F. To oznaczenie mówi o tym, że droga jest szutrowa, czy nie jest utwardzona. Czasem nie ma mostów, czyli trzeba pokonać rzekę wbród. Przeprawić się na drugą stronę. Miałem taką sytuację raz, że rzeka była dość szeroka, głęboka i rwąca, no ale perspektywa nie przejechania przez tą rzekę oznaczała zawrót i brak paliwa. Że nie dojadę do stacji, do której powinienem dojechać, jakby przekraczając ten bruk, tam gdzie było zaplanowane. Tak, i to są właśnie takie uroki dylematy właśnie jazdy w pojedynkę, prawda? I wtedy przychodzi do ciebie to właśnie, że może warto jest mieć tą pomoc, nie? Może ktoś pojedzie po to paliwo, przywiezie bańkę. Dobrze, zawracamy. Może, dobra, to nie będę jechał przez tą rzekę, to przeprowadzę motocykl przez rzekę. Tak. Wtedy dobrze jest ten z tyłu i ten z przodu. Dobrze, pogadaliśmy trochę na temat tego, w jaki sposób przygotowywać się do wyjazdów urlopowych na motocyklu, tak aby ten urlop był rzeczywiście urlopem, a nie zmorą, która się będzie ciągła za nami i powracała co jakiś czas. I dobrze, że takie rozmowy są prowadzone, bo uzmysławiają nam, jak odpowiednio się do tego przygotować. Widzicie, dojechali do nas znajomi Dominika i wspólnie pojechaliśmy w kierunku Pustyni Siedleckiej. Pustynią Siedlecką nazywany jest obszar dawnego wyrobiska piasków położony w rejonie wsi Siedlec. Główną atrakcją turystyczną, jaką oferuje nam Pustynia Siedlecka, są wysokie wydmy sięgające nawet 30 metrów wysokości. Najważniejszą informacją dla nas, dla fanów offroadu, jest fakt, że pustynia jest terenem, na którym dopuszczony jest ruch samochodowy, czyli samochodami terenowymi, quadami, motocyklami enduro. Odbywają się tutaj także rajdy samochodowe. Sami zobaczcie zresztą, jak Multistrada dawała sobie na tej łysej oponie radę. Dominik stwierdził, że to nie ma znaczenia, jaka jest opona. Każdy motocykl, który ma odpowiednią moc, powinien dać sobie w takich warunkach radę. No, ale niestety Multistrada poległa. Też nie chciałem jej katować jakoś specjalnie, więc wjechałem tylko kawałek i oglądałem, jak reszta sobie radzi. To nie jest kwestia opony. No. Tak naprawdę terenowa opona będzie pozwalała nam się lepiej wgryzać w ten piasek, w ten teren. Ale rzecz jest z tym, że w tym motocyklu nigdy mocy nie braknie. Tutaj co byśmy nie zrobili, zawsze jest tej mocy dużo.
Zobaczcie te terenówki, co jadą. No tak, ale mój w tym momencie się nie odpycha, tylko głaszczę ten, zagłaskuję. Pamiętaj, że trzeba dać jeszcze więcej gazu, więcej mocy, żeby się odpychał. Mhm. Moc na piasku odgrywa zasadniczą rolę. Spróbuję na wyjeździe. Muchy tu bardziej. Chłopaki, co wy tu robicie w ogóle? Skąd jesteście? My w sumie z Czestowie jesteśmy. Aha, to jesteście, lokalesami, że tak powiem, tak? Czyli sprawdzamy, co się dzieje. Bohater dzisiejszego dnia. Cześć. On wziął i wyjechał tam. Oto tym, tak? Czyli o. No, szacun, naprawdę. Ja dojechałem tylko tyle i koniec. Często tu przyjedziecie? Ja jestem pierwszy raz. Pierwszy raz. Ja często. To widać od razu. Ja mówię, dobra, chłopaki, chodźcie, pojadę, ja się pobawię. Okej, idziemy. No to fajnie. Pokazał klasę. Pokazał klasę rzeczywiście, no tutaj tak. Nie jednemu szczena opadła. Także. Upartość. No a patrząc po gabarytach, no to rzeczywiście. Ja pracuję nad sobą. Jaki pan taki krab. Ale, ale nie, super, super, szacun. W takim razie miło było was poznać. No tak, tak. To nie, to już na innym motocyklu, bo to nie, nie, szkoda mi go trochę. Na pazerce będzie, podejmie wyzwanie. Podejmie wyzwanie? Tak, jest pazerka. Aha. To może na poczet tego wyzwania kupię pazerkę zamiast tym jechać. To chyba będzie bardziej ekonomiczne wyjście. Kolega na starej, poczciwej AFie 750 podjął po raz kolejny próbę wjazdu na wydmę. Oczywiście kamerka wypłaszcza i musicie mi na słowo uwierzyć, że jest to kawał góry pokrytej kopkim piachem. Ależ te wydechy robią robotę, sami posłuchajcie. No i co teraz? Kawał góry. Safety car wjechał. Kawał góry. Żeby na mnie go kładę. Szacun. Jest ziom. Gratulacje. Męczące, ale dało. Męczące, no. Szkoda, że tego pierwszego żeśmy nie nagrali. Ale uwierzcie mi, tam wyjechał. Podniesienie motocykla ważącego 220 kg, leżącego jeszcze w dodatku na przeciwstoku, dla jednej osoby jest naprawdę niesamowitym wyzwaniem. Sami widzieliście, że trzy osoby ledwo dały sobie radę, żeby go dźwignąć. Także naprawdę wielki szacunek dla kolegi, że w takich ciężkich warunkach jeździ właśnie takim motocyklem. Po opuszczeniu pustyni siedleckiej Dominik poprowadził nas jeszcze przez kilka fajnych ścieżek szutrowo-piaszczystych. Fajnie jest wybrać się w takie miejsca z kimś, kto zna teren, gdyż bardzo dużo to ułatwia. Jurajskie bezdroża i piaski zaskoczyły również i mnie. Podnoszenie ważącej 220 kg multistrady nie należy do tych przyjemnych rzeczy. Strat w sprzęcie i ludziach nie było żadnych, tak więc mogłem kontynuować dalszą podróż. Naturalnym stało się zadanie podstawowego pytania. Czy motocykle tego typu, które tutaj widzimy, tu mamy przekrój fantastyczny, mamy Yamaha i Ducati, i BMW duże, i BMW mniejsze. Dokładnie. To jest fajna sprawa. Czy te motocykle są motocyklami terenowymi? Otóż nie są. One mają zdolność terenową, ale po to ta zdolność nam jest potrzebna, żeby właśnie dojechać w takie fajne miejsca, do których prowadzi zazwyczaj szutrowa droga. To są zazwyczaj miejsca, które gdzieś są na szczycie, ukryte w lesie albo w różnych takich miejscach, do których piesi albo rowerzyści dojeżdżają. My mamy właśnie dzięki tym motocyklom tą przewagę, że po prostu tą szutrową drogą, czy powiedzmy drogą, która jest pełna kałuż, dziur, jakichś wertepów, ale jednak drogą, dojedziemy w takie miejsca i możemy się spotkać i sobie porozmawiać o pięknej architekturze jurajskiej. Dokładnie. Dziękuję ci, Dominiku, bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze nie raz. Zapraszam do Jura. No to lecimy na Hause.
fajne miejsce na podsumowanie naszej dzisiejszej wycieczki. Słuchajcie, Jura Krakowsko-Częstochowska, bardzo fajne miejsce do pojeżdżenia, pod warunkiem, że przyjedziecie tutaj takim motocyklem typu adventure bike, fun bike, coś takiego, że nie będziecie się nastawiać na jazdę tylko i wyłącznie po asfalcie, ale na przykład nastawicie się na zwiedzanie właśnie takich oto miejsc i zmusicie siebie i swój motocykl do jazdy po takich oto właśnie trasach. Druga rzecz jest taka, że jeśli chcecie tu przyjechać na ścigaczu, żeby sobie pojeździć, pozwiedzać, no to niestety was rozczaruje stan nawierzchni tutaj w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. No jest kiepski. Nie jest to co w tych moich regionach tam na południu, gdzie praktycznie każda boczna droga jest już wyremontowana i można sobie tam naprawdę pozwolić na fajną, fajną jazdę, która sprawi wam rzeczywiście przyjemność, a nie tyle będziecie walczyć z tym motocyklem i męczyć się na dziurach. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz bardzo fajna, jeśli jeździcie rowerem MTB, czy też macie jakiegoś e-bike'a, czy coś takiego, no to świetna sprawa, przyjechać naprawdę w Jurę. Dużo tras rowerowych tutaj jest, niektórymi żeśmy dzisiaj nawet przejechali. Jest baza noclegowa, niestety jeszcze w tym momencie zamknięta. No i nie ma takich tłumów ludzi. Z tego co rozmawiałem z Dominikiem, tutaj na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej raczej nie ma tłumów, więc można tu sobie spokojnie przyjechać i miło spędzić czas. Zakończenie dnia dzisiaj świetne, przez cały dzień super pogoda, wiedziałem, że coś musi się na koniec spierniczyć. Popatrzcie, końcówka dnia i zaczęło lać. Nie mam niestety dzisiaj ubrania przeciwdeszczowego, więc będę sobie w tym goreteksie moknął. Mam nadzieję, że się to nie rozpada jeszcze bardziej. Wreszcie w domu. 100 km przejechane w deszczu. Popatrzcie, jak motocykl wygląda po tej trasie. Nie było to w ogóle przyjemne. Tak to wygląda. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę. No i jeśli będziecie się kiedyś wybierać w Jurę Krakowsko-Częstochowską, mam nadzieję, że ten materiał wam w czymś pomoże. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku.